Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami kolejna seria spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Ważna kolejka dla zespołu koszańskiego, który w tej serii mierzył się na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Dla zespołu koszańskiego to szansa na to, żeby nadal liczyć się w walce o to, żeby znaleźć się na bezpiecznym miejscu w rozgrywkach ligowych. Natomiast Ruch Chorzów, no jeśli by wygrał, to nadal by utrzymywał szansę na to, żeby pozostać w lidze. Jeśli by przegrał, to te szanse by całkowicie stracił. Dlatego spotkanie dostarczyło sporych emocji od początku do końca. Rywalizacja była bardzo nierówna. Raz jedna ekipa, raz druga prowadziła. W końcówce pierwszej części na prowadzeniu był zespół koszaliński. Później Ruch gdzieś tam wyszedł na prowadzenie. No ale ostatecznie końcówka spotkania należała do zespołu koszańskiego. I zespół koszański wygrał 25-24, aż 13 bramek w tym spotkaniu zdobyła Anna Mączka. No i ważne 3 punkty zespołu koszańskiego w kontekście rywalizacji o pozostanie w Superlidze. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia przedstawiciele obu drużyn po tym spotkaniu. Panie trenerze, na początek gratuluję wygranej. Dzisiaj można powiedzieć chyba taka partia szachowa w Chorzowie, bo do samego końca też te branie czasu w końcówkach, no to naprawdę było takie chyba mocno taktyczne też z waszej strony. No my chcemy grać w ten sposób, chcemy przekładać na mecze to, co robimy w tygodniu na treningach i no powiem tak, dzisiaj naprawdę takim klasowym rywalem był dla mnie trenerskim właśnie trener Chorzowa Iwo, bo no, zaskakiwał cały czas tymi rozwiązaniami i wycięciem Ani Mączki i wprowadzeniem czterech rozgrywających i graniem bezobrotowej. No, no było to takie taktyczne spotkanie może zawodniczki tego nie rozumiały do końca, co się dzieje na boisku, ale wiem, że trener miał to przygotowane i to nam utrudniało bardzo grę. Ja też próbowałem na to reagować, tak? Próbowałem wychodzić trochę wyżej pod dwie rozgrywające i stąd był taki mecz bardzo nerwowy, bardzo taktyczny, gdzie było mnóstwo błędów, ale wydaje mi się, że one wynikały z tego, że dziewczyny też do końca no nie wiedziały, co się dzieje, bo to nie była taka zwykła piłka ręczna 6-6, tylko partia szachów, ale wiedzieliśmy o tym, bo znamy swoje atuty nawzajem i ja wiem, jakie są atuty Ruchu i tutaj trener zna atuty nasze. No tym bardziej właśnie no, słowa uznania za takie spotkanie, bo wydaje mi się, że to było spotkanie trenerskie. Panie trenerze, rok temu przyczynił się Pan do tego, że Ruch wrócił do Superligi. Dzisiaj definitywnie zmazał Pan jakiekolwiek matematyczne szanse na utrzymanie tego klubu. Jak takie, powiedzmy, emocjonalne odczucia, no i czego Pan w takim razie Ruchowi na przyszłość życzy? Powiem w ten sposób, że jakby ktoś mi powiedział w zeszłym roku, że przyjadę tutaj w takich okolicznościach z innym zespołem i będzie taka sytuacja, no to bym nie uwierzył nikomu i nawet bym no nawet by mi się to nie przyśniło. Teraz to się dzieje i powiem tak, po meczu oczywiście ja tu spędziłem łącznie chyba ze 3,5 roku, więc po meczu no żal mi tego, co się dzieje tutaj z niebieskimi i nie będę tego ukrywał, że sytuacja mnie martwi. Przed meczem też miałem takiego chyba stresu, nie miałem nigdy jako trener przed spotkaniem, ale na samym spotkaniu no to się człowiek odcina, tak? No ja mimo wszystko jestem trenerem Koszalina i teraz pracuję z innymi zawodniczkami i ten zespół jest dla mnie najważniejszy na świecie i te zawodniczki są dla mnie najlepsze na świecie, więc podczas spotkania tych emocji nie było, skupiłem się na zadaniu. A tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj słowa uznania dla trenera, bo dzisiaj naprawdę miałem wysokie zadanie trenerskie, żeby sobie poradzić z tymi manewrami taktycznymi. Panie trenerze, dziś kolejny mecz, taki na styku, do czego się już też przyzwyczailiśmy w wielu spotkaniach tego sezonu.
tak jak rozmawiałem przed chwilą z trenerem drużyny gości, można powiedzieć, że też momentami taktycznie takie dzisiaj partia szachów rozgrywana na parkiecie. Jak pan ocenia te spotkania? No tak jak trener Koszulina powiedział, Jarek, dzisiaj bardzo taktyczny mecz. Ja byłem przygotowany na duży wariant, który dzisiaj spróbujemy. Powiem tak, że jak już było powiedziano, tak faktycznie taktyczny bój. No, taktyczny bój z tym, że wygra Koszulina jest tak szczęśliwa, czyli było jedną bramku i powiem, że miała jedną zawodniczkę, którą my nie mamy, a to jest Mączka, która rzucała ze środka z dystansu, bo u nas niestety nie ma jedynej zawodniczki, która jest schopna z tego większego dystansu zaatakować i potem pociągnąć obronę w środek. No to była ta różnica dzisiaj, bo moim zdaniem tak, jak bo ta partia tego szachu dzisiaj była o jednej zawodniczce, a to jest zawodniczka, która się nazywa Mączka. Ale naprawdę, jak już powiedział trener, dobrze, dziewczyny jest trzeba pochwalić, bo było dużo zmian i cały czas utrzymali zastrzeżenie w ogóle na ten mecz, że słuchali słuchali trenera, co mają robić i robili tego, ale wygrał dzisiaj szczęśliwie. Panie trenerze, to trudny temat, ale no już powiedzmy stał się faktem. Dzisiaj tracicie matematyczne szanse na utrzymanie. W związku z tym, jak pan dalej widzi przyszłość tego zespołu i na czym się teraz skupicie? Czy już na tym, co was czeka w nowej kampanii? Jakie teraz będą założenia, jakie będą rozmowy? No to nie pytanie do trenera, to jest pytanie na zarząd i ja tu jestem, aby z zawodniczkami trenowali przygotowanie do meczu i tych meczów mamy jeszcze 4. I dzisiaj z dziewczynami rozmawiał na ten temat, że trzeba zawalczyć tylko do tej drużyny, za nas, za nasz honor, za wszystko to. Bo jeszcze 4 mecze jest trzeba zdobyć zwycięstwa i zdobyć, żeby zawalczyć o punkty, a co będzie dalej, to jest trzeba pytanie do zarządu, a nie do trenera, bo powiem naprawdę, ja nie znam, co będzie dalej. Dzisiaj taki mecz trudny, mecz taktyczny. Jak ty oceniasz z poziomu parkietu waszą postawę i to, jak zagrałyście? Starałyśmy się wykonywać to, co powiedział trener. Tak jak już słyszałam, jak trener mówił, to no pewne rzeczy nie przeskoczymy. Potrzebny nam rzut z drugiej linii, którym nie dysponujemy i moim zdaniem to przeważyło na korzyść Koszalina. Dobrze, zapytam tak samo, bo to chyba dzisiaj taka kluczowa kwestia tutaj w Chorzowie. Dzisiaj tracicie szansę na utrzymanie. Jak ty się dalej zapatrujesz na dalsze losy drużyny, na to, na czym się teraz będziecie skupiać do końca sezonu, a być może też patrzeć do przodu? Na pewno w następnych 4 meczach musimy dograć i chciałbyśmy, ja ze swojego poziomu mogę powiedzieć, że chciałabym je wygrać. Co może być też trudne, bo inne zespoły walczą o to samo. One mogą jeszcze, one się na pewno utrzymają. My nie mamy na to szans, być może będziemy liczyć na to, że jakiś regulamin, że nam to umożliwi, żeby się utrzymać, ale musimy dograć po prostu do końca sezonu, a co będzie później, nie wiem. Myny Stanisław Koszalin wygrywają z Ruchem Chorzów, zatem zdobywają 3 punkty i nadal mocno liczą się w walce o to, żeby znaleźć się na bezpiecznej pozycji, a nie rywalizować gdzieś tam w barażach o pozostanie na tym szczeblu. No ale do tego są potrzebne kolejne zwycięstwa. Podsumowanie tego, co się działo w miniony weekend w Superlidze, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki 20. serii spotkań w Superlidze piłki ręcznej kobiet. Grupa spadkowa Ruch Chorzów przegrywa z Mynami Stanisław Koszalin 24-25. Start Elbląg pokonał MKS Urbis Gniezno 29-25. W grupie mistrzowskiej Galiczanka Lwów przegrywa z MKS-em Fanfor Lublin 27-28. Piotrkowia pokonała Eurobud 28-25. Zagłębie pokonało KPR Gminy Kopieszyce 30-24.
tabeli prowadzi Zagłębie Lubin z dorobkiem 60 punktów, 48 MKS Fanfor Lublin, 43 KPR Gminy Kobierzyce, 33 Piotrkowia, 27 Eurobud i 24 Galiczanka. Dolna część tabeli, 24 punkty ma Start Elbląg, 20 MKS Urbis Gniezno, 18 Młyny Stoisław Koszalin i 3 Ruch Chorzów. Kolejna seria spotkań w grupie spadkowej MKS Urbis Gniezno podejmie Ruch Chorzów. We wtorek Młyny Stoisław Koszalin walczyć będą ze Startem Elbląg. W grupie mistrzowskiej MKS Fanflor Lublin podejmie Piotrkowie, KPR Gminy Kowierzyce zmierzy się z Galiczanką Lwów i Eurobud JKS Jarosław podejmie Zagłębie Lubin. Za nami 31. kolejka spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn. Tym razem Żak Koszalin mierzył się na wyjeździe, a rywalem była Politechnika Opolska. W tabeli Politechnika była wyżej, zespół, który jest bardzo blisko wywalczenia sobie prawa gry w fazie play-off. Natomiast Żak Koszalin, żeby w tej fazie się znaleźć, to po prostu musi na ostatnie spotkania tego sezonu podstawowego wygrywać. Na kolejnym takim meczem było starcie w Opolu. Opole bardzo mocno walczy o to, żeby znaleźć się wyżej w ligowej klasyfikacji i w zasadzie przez trzy kwarty potwierdzało to. Do trzeciej minuty, czwartej odsłony zespół Opolski prowadził różnicą 10 punktów, ale końcówka naszej drużyny była niesamowita. Nie dość, że odrobiła stratę, to jeszcze nasi koszykarze wyszli na 8-punktowe prowadzenie. Później Politechnika nieco zmniejszyła dystans, ale już nasi koszykarze nie pozwolili na to, żeby rywal wyrwał im zwycięstwo. Ostatecznie Żak wygrywa i zdobył ponad 100 punktów w tym spotkaniu. Sporo emocji, ważne zwycięstwo zespołu koszalińskiego. Podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki spotkań z minionego tygodnia. W zaległym meczu z 29. kolejki Turów Zgorzelec przegrywa z WKK Wrocław 79-101. Wyniki 31. kolejki. Politechnika Opolska przegrywa z Żakiem Koszalin 98-106, AZS AGH Kraków przegrywa z GKS-em Tychy 77-91. Górnik Wałbrzych pokonał Polonię Warszawa 84-79, Polonia Bytom przegrywa z miastem Szkła Krosno 80-85. Dziki Warszawa wygrywają z Kotwicą Kołobrzeg 67-66. Hydrotrak Radom wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 113-56. SKS Starogard Gdański przegrywa z WKK Wrocław 68-79 i Enea Basket Poznań przegrywa z Deką Pelpin 61-71. Aktualna sytuacja w tabeli: na czele Górnik Wałbrzych z dorobkiem 56 punktów, 54 mają Dziki Warszawa, 53 Hydrotrak Radom, 51 GKS Tychy, 50 SKS Starogard Gdański, po 48 Kotwica Kołobrzeg i Politechnika Opolska, 47 DK Pelplin. Żak Koszalin na miejscu 9 z dorobkiem 46 punktów, tyle samo ma Polonia Warszawa, 45 Enea Basket Poznań, po 44 WKK Wrocław, miasto Szkła Krosno i AZS AGH Kraków, 40 Polonia Bytom, 38 Śląsk Wrocław, 37 Turów Zgorzelec i 31 Start Lublin. W tym tygodniu sporo zaległych spotkań. Żak Koszalin z 28 kolejki zmierzy się ze Śląskiem 2 Wrocław, Polonia Warszawa podejmie WKK Wrocław. Mecz z 29 kolejki Kotwica Kołobrzeg podejmie Śląsk 2 Wrocław. Mecz zaległy z 31 serii Turów Zgorzelec zmierzy się ze Startem 2 Lublin. I mecze z 32 serii Żak Koszalin podejmować będzie Dziki Warszawa, to spotkanie w najbliższą niedzielę. GKS Tychy podejmuje Start 2 Lublin. SKS Starogard podejmuje AZS AGH Kraków. Górnik Wałbrzych zmierzy się z Turowem Zgorzelec. Śląsk 2 Wrocław podejmuje Polonię Bytom. DK Pelplin zmierzy się z WKK Wrocław. Kotwica zmierzy się z Hydrotrakiem Radom. Polonia Warszawa z Politechniką Opolską i miasto Szkła Krosno podejmuje Enea Basket Poznań. 15. kolejka spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Najciekawiej było w Fidzynie, gdzie miejscowy Usar mierzył się z Kospel Gwardią Koszalin. Gwardia przed tą serią na miejscu trzecim, Usar na miejscu czwartym. To co prawda różnica ilości rozegranych spotkań na korzyść zespołu z Kwidzyna. No ale to gwardziści byli na miejscu trzecim i byli faworytami tej konfrontacji. Potwierdzili to na boisku po pierwszej połowie. Efektowne prowadzenie 18-10, a później no, dokładnie tak samo wyglądała druga część spotkania i ostatecznie Kospel Gwardia Koszalin pewnie wygrywa na wyjeździe z Usarem Kwidzyn. 37-41 dla naszej drużyny. 8 bramek zdobył Max Kruczkow. No i cieszy na pewno zwycięstwo zespołu koszańskiego. Kolejne w kontekście walki o to, by zająć pierwsze miejsce i mieć prawo gry w barażach o awans do Ligi
centralnej. Podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki 15. kolejki. Usar Kwidzyn przegrywa z Kospel Gwardią Koszalin 22-37. SMS Kwidzyn przegrywa z Trzynaka Meble Jeziora Kiłowa 27-34. Tytani Wejherowo przegrywają z Sokołem Kościerzyna 35-41. PGE KPR Gryfino przegrywa ze Spartą Oborniki 30-31. Mecz rozegrany awansem. MKS Grudziądz wygrywa z Usarem Kwidzyn 36-29. W tabeli prowadzi Szynaka Meble Jeziora Kiława 35 punktów, 34 ma Sokół Kościerzyna, 33 Kospol Gwardia Koszalin, 25 Usar Kwidzyn, 21 Tytanie Wejherowo, 18 MKS Grudziądz, 13 SMS Kwidzyn, 9 Sparta Oborniki, tyle samo PGE KPR Gryfino i 1 punkt Szczypiorniak Olsztyn. W 16. kolejce Kospol Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z liderem zmagań Szynaka Meble Jeziora Kiława. Sparta Oborniki podejmie Szczypiorniaka Olsztyn. MKS Grudziądz walczyć będzie z Tytanami Wejherową. Sokół Kościerzyna podejmuje SMS Kwidzyn. W ramach 17. kolejki Szczypiorniak Olsztyn zmierzy się z PGE KPR Gryfino. Dla przypomnienia, bardzo pracowity i sportowy tydzień przed naszymi drużynami. Zaczynamy już w najbliższą środę. Mynysław Koszaniec w ramach Pucharu Polski zmierzył się we własnej hali z KPR-em gminy Kobierzyce. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Dzień później kolejny mecz w Koszalinie. Śląsk-Wrocław będzie rywalem Żaka Koszalin. I tu też zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. Następnie w niedzielę mecz Żaka Koszalin, a przeciwnikiem będzie bardzo mocny zespół Dzików Warszawa. I we wtorek ponownie w HWS, czyli hali widowiskowo-sportowej, Mynysław Koszalin w ramach rywalizacji ligowej zmierzą się ze Startem Elbląg. W ten weekend szczypiorniści Kospel Gwardii Koszalin grać będą na wyjeździe, ale też emocji nie zabraknie, bowiem mierzyć się będą z liderem Szynaka Meble Jeziorak i Ława. Serdecznie Państwa zapraszam na te wszystkie pojedynki, a także na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.